zasadzie sposoby podania cumy, czy tam szplingu, generalnie liny, która ma służyć do zacumowania. Zaczniemy. Pierwsza metoda z pętlą na końcu, czyli sama pętla pójdzie na knagę. Ja oczywiście tu jestem na tyle blisko, że mógłbym sam założyć i sobie ją obłożyć, ale chodzi o to, jak przygotować się wcześniej i jak to zrobić. Wyciągnąłem linę, no jest jaka jest. Celowo tak zrobiłem, byście nie wierzyli. Szukam jej końca. Normalnie powinny być dlatego liny sklarowane, żeby takich, do takich sytuacji nie było. Przekładam sobie koniec tędy, gdzie będzie szedł, przez pół kluzę. Tutaj mam jedną knagę taką na dziobie. Zbieram sobie nadmiar, tyle ile będę potrzebował, szykuję do rzucenia na keję. Już żeby była sklarowana, żeby się nie poplątała. Na końcu mam pętlę. Rzucam ją i albo desant, albo obsługa portu po prostu zakłada pętelkę na knagę. Poszła, a ja biorę się, szykuję tutaj do wybierania liny. O, i zobaczcie. I zbieram luz. I oczywiście knaguję. Metoda jest o tyle fajna do postoju, że nie mam żadnego nadmiaru liny na kei. No i mam zebrany, ja tutaj kontroluję długość liny, resztę oczywiście robię sobie porządek, czy to buchty, czy jakieś tam sobie poukładacie w inny sposób, nie ma problemu, ale porządek być musi. Natomiast do odejścia dużo lepiej jest wcześniej przygotować cumę, jeżeli możemy, czy w tym przypadku szpring dziobowy, na tak zwany sposób nabiegowo. Na czym to polega? Polega to na tym, że lina biegnie sobie dookoła. Polera. Też oczywiście wszystko tu musi pracować, się robi ciasno na tej półkluzie, no ale życie. Biegnie sobie dookoła polera i wraca mi dwoma końcami na pokład, jest zaknagowana. Ten sposób jest o tyle fajny, że ja mogę sobie oddać cumę nie schodząc z pokładu. I jak to robimy? Oczywiście zanim zaczniemy manewry, reszta liny musi być sprawdzona, tutaj przygotowana, żeby się nie poplątała. I w momencie, kiedy dostaję komendę oddaj szpring dziobowy, zdejmuję jeden koniec z knagi, mogę go wyjąć z półkluzy i on przestaje mnie interesować. I za drugi koniec zbieram sobie szybciutko na pokład. I cumowy savoir-vivre, czyli zobaczcie, ktoś już, załóżmy, tutaj ma pętlę założoną, swoją cumę przed nami. Nie powinienem założyć w ten sposób na jego cumę, ani tym bardziej jej robić żadnych dziwnych kalafiorów, co pokażę wam, co ludzie potrafią robić. Tylko powinienem założyć pod spodem. Jak założyć naszą cumę z pętlą pod jego, nie ruszając jego cumy? Bardzo proste. Naszą pętlę wkładam sobie przez jego pętlę, zakładam na uszy knagi i pyk, zaciągam, przekładam, jestem pod spodem. Jak ją zdjąć? Bardzo prosto. Wkładam sobie palec, no tutaj mam ucho, tu nie wkładam, bo jak mnie jeszcze przyciśnie, to mi palce połamie. Wkładam sobie palec czy rękę, wyciągam sobie przez jego ucho naszą cumę i sobie odwijam dookoła knagi i cuma zeszła. Żeglarski, cumowniczy savoir-vivre. Zawsze zakładamy pod spodem, nigdy na cudzą pętlę. No i też ciekawy przykład kalafiora, jak my to mówimy, cumowego. Też napętane, nikt tu więcej nie zacumuje. Dodatkowo lina na nabrzeżu niezakończona. No, no nie wygląda to elegancko. Niby to miejsce rezydenckie, więc nikt inny tutaj cumować nie powinien, ale z cumowaniem nie ma to wiele wspólnego poprawnym. No mocno napętane, już praktycznie nikt więcej cumy nie założy na ten poler. Tak bez sensu, wystarczy założyć pętlę, zebrać z pokładu, no ale to moje zdanie. A tu bardzo ciekawy przykład, miejsce rezydenckie. Ktoś sobie zrobił na stałe cumę z takim grubym karabinczykiem. Nie dość, że lina mu się nie przeciera o knagę, no to jeszcze w razie czego jest miejsce do zacumowania dla innych jednostek. Więc ciekawy sposób. Właściciel łódki myślący wykazuje się empatią.